Ulicami Gniezna po raz pierwszy od 2019 roku przeszła procesja z relikwiami świętego Wojciecha oraz innych świętych i błogosławionych. Uroczystość w tym roku wzbogaciło sprowadzenie do archidiecezji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który niesiono w sobotę wieczorem na czele przemarszu z katedry na Wzgórze Zbarskie, gdzie tradycyjnie spod kościoła świętego Michała Archanioła zostało wygłoszone orędzie biskupie do zgromadzonych. Gniezno. To się oczywistym symbolem działalności świętego Wojciecha. On tu poprzez swoją misyjną działalność wytworzył wspólnotę naszych narodów, wyrażająca się po upadku komunistycznej i totalitarnej dyktatury, także i polityczną formą państw Wyszehradzkiej Czwórki, Gniezno, Praga, Ostrzyjom, Aquisgrán, ale przede wszystkim Rzym. Są to miejsca nie tylko działalności, ale przede wszystkim są apelem świętego Wojciecha do nas. Spotykamy się tutaj w chwili, gdy wojenna wrzawa dosięgnęła waszych sąsiadów w Ukrainie, gdzie niszczące ataki nie ominęli nawet metropolii lwowskiej. Żyjemy w dziwnym czasie. Jego początek symbolizuje pożar paryskiej katedry Notre Dame, niszcząca pandemia chińskiego wirusa COVID-u i teraz agresja na Ukrainę. Tak się nam przemieniła doba postmodernizmu, która przeszła w dobę postanu faktycznego, aby się znowu przemienić w dobę posthumanizmu. Gdyż wypowiadamy słowo humanizm, w oczywisty sposób przychodzi nam na myśl nazwisko wielkiego filozofa Jacques'a Maritaina i jego dzieło Humanizm integralny. Misja świętego Wojciecha to jest misja prawdziwego humanizmu. Możemy powiedzieć Bożego humanizmu, Chrystusowego humanizmu. To historia świętego Wojciecha w praskiej katedrze, gdzie staje w obronie kobiety i zostaje wygnany, gdy występuje przeciwko największemu targowi niewolników, który znajdował się w Pradze i zostanie wygnany. I właśnie owo wygnanie świętego Wojciecha z kraju kładzie się kieniem na mojej ziemi ojczystej. On, będący częścią triumviratu, wspólnie z papieżem Sylwestrem II i cesarzem Otonem III, ukazał wizję nowej Europy, w której możemy dostrzec przestrzeń dla człowieka, który przeżywa swój żywot wolności jak pełnoprawny obywatel. Co wyrasta z prawa miłości, nie tylko wypowiedzanego, nazwanego, ale też, które stało się faktem na jerozolimskiej Chrystusowej Kalwarii. Żyjemy w czasach wolności silniejszego, która wychodzi z dyktatury postmodernizmu, jak podkreślił to święty Jan Paweł II. Przechodzi do dyktatury relatywizmu, jak przypomina Benedykt XVI, abyśmy w czasach posthumanizmu stali się ofiarami tych kolonizacyjnych ideologii odrzucenia wolności, odrzucenia pamięci historycznej i indoktrynacji młodzieży. Tak mówi papież Franciszek. Plomienie, ogień nad Ukrainą znowu ukazuje nam realizm ludzkiego życia. Słowa rodzina, ojczyzna, ojciec i matka. Wojenni uchodźcy to są matki z dziećmi, a nie rodzic B, czy rodzic liczba 2. To są Boże słowa, Devarim Hayahve. Boże słowo,
to nie jest tylko dźwięk. To nie są sartrowe słowa. To jest rzeczywistość. To jest realizm. Święty Jan Paweł II mówił kiedyś, że gdy Chrystus został zaproszony do polskiej Kany, kiedy nasz naród przyjął chrzest święty, razem z nim przyszła do ojczyzny naszej matka. Dzisiaj tutaj, na wzgórzu Zbarskim, gdzie dotarliśmy z relikwiami świętego Wojciecha i z kopią cudownego obrazu jasnogórskiego, dziękujemy Maryi za jej obecność w dziejach naszego narodu. Przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele świętego Michała wierni następnie zgromadzili się na całonocnym czuwaniu. Obraz do 19 stycznia nawiedzi 270 parafii z całego terenu archidiecezji gnieźnieńskiej.